Hej, witam was w długo oczekiwanej relacji z Chin. Wybaczcie, że nagranie tego materiału zajęło mi aż tak długo, prawie miesiąc, ale początkowo brakowało mi pomysłu na nagranie tego filmu. Teraz ten pomysł mam i wydaje mi się, że to jest dobry moment, aby nagrać ten materiał. Także, zanim jeszcze zaczniemy, chciałem powiedzieć dwa słowa o tym, jak to się stało, że w ogóle pojechałem do Chin i w jakim celu. Więc do Chin zostałem zaproszony wraz z moją drużyną e-sportową Penta Sports na turniej o nazwie World Cyber Arena. Są to coroczne rozgrywki e-sportowe organizowane w miejscowości Yinchuan. Leży ona tak 1200 km na zachód od Pekinu, tak aby wam mniej więcej przybliżyć. I zapraszane tam są drużyny z całego świata o to, aby rywalizować ze sobą w różnych grach. Przykładowo Dota, Crossfire, Hearthstone, Heroes of the Storm, no i na przykład nasz WoT. Także pojechaliśmy tam jako reprezentanci serwera europejskiego o to, aby oczywiście wywalczyć jak najwyższą lokatę. Także tak to wyglądało. No i to chyba tyle, możemy zaczynać. Zapraszam was do oglądania. Przygoda zaczęła się w miarę standardowo na lotnisku Chopina w Warszawie. Stąd miałem swój pierwszy lot do Pekinu, tym właśnie to samolotem, Boeingiem 787, linii lotniczych LOT. Jest to tak zwany Dreamliner, tak pewnie go najlepiej kojarzycie. Jak widzicie, pogoda tego dnia nie była najlepsza. Padał deszcz i do tego niebo było dość zachmurzone. Teraz widzicie już układ siedzeń samego samolotu. Trzy siedzenia po lewej, trzy siedzenia w środku i trzy po prawej. Ja siedziałem po lewej stronie przy oknie. Przez cały lot mieliśmy dostęp do tego właśnie ekranu dotykowego, który pozwala nam na oglądanie filmów, zdjęć, czy też nawet słuchanie muzyki. A tu już widok na naszą piękną stolicę, Warszawę. Godzina 15, także jeszcze nie jest aż tak ciemno. Udało mi się co nieco nagrać z miejsca przy oknie. Obyło się bez żadnych problemów. Lot miał miejsce o prawidłowej godzinie, bez żadnych opóźnień. Akurat w moim przypadku nie było to aż tak istotne, ponieważ lot z Pekinu do docelowej miejscowości Yinchuan miał miejsce kilka godzin po przylocie do Pekinu, także miałem spory zapas czasu. A tu już widok z wysokości kilku tysięcy metrów, słoneczko ładnie tutaj oświetla niebo. A to widok na smog w Pekinie, no musiałem wam to pokazać. Kontrola oczywiście graniczna, no dość restrykcyjnie tam było. A to już terminal trzeci, międzynarodowy. Mam nadzieję, że komika ten zrozumieliście trochę lepiej niż ja. Teraz widzicie już kolej, którą można podziwiać non-stop. Dzięki niej możemy przemieszczać się po lotnisku. Mamy do pokonania ogromne dystanse, także bez niej się nie obejdzie. Na szczęście jest ona darmowa i nie ma żadnego problemu, aby z niej skorzystać. A tutaj godzina 7, lotnisko w Pekinie, niestety za dużo nie widać, smog daje się we znaki. Lotnisko jest ogromne, co raczej nikogo nie powinno dziwić, jedno z największych na świecie. A tutaj jedno ze stanowisk, które umożliwia naładowanie telefonu, laptopa. Takich miejsc jest na lotnisku w Pekinie mnóstwo i żałuję, że takich nie ma w Warszawie. A tutaj chyba parada na moją cześć. Oczywiście nie obyło się bez problemów na lotnisku. Nie to jeszcze doszło do pewnego paradoksu, jakim jest zablokowanie lotów. Rezerwacja była o tyle dziwna, że będąc pierwszy w Pekinie, do miejsca docelowego dotarłem jako ostatni. To wszystko dzięki oczywiście organizacji, która niestety nie była najlepsza. No ale no niestety tak czasami bywa. Mój lot był anulowany i musiałem spędzić no 24 godziny na lotnisku, także było ciekawie. Tutaj troszeczkę jeszcze kaszlę. Niestety byłem dość mocno przeziębiony. Na dobrą sprawę to chory, bo musiałem brać antybiotyk. To już chyba godzina 24, także trochę sobie pochodziłem. Musicie przyznać, że
Nie wygląda to źle, naprawdę. Widać, że lotnisko jest dobrze zrobione. Mamy tutaj kilka pięter. Z tego co pamiętam, cztery. Mój lot to lot do miejscowości Inchuan. Był on pierwszy od góry. A tutaj oświetlenie chyba o trzeciej w nocy. Lot kolejny miał miejsce rano około godziny 6. Samolot to Boeing 737 w wersji tam chyba 800. Zupełnie zmiana klimatu. Tutaj mamy już góry, mamy tutaj pustynię, która teraz jest pokryta śniegiem. Mamy także widok na elektrownię atomową, która była właśnie w tej miejscowości. Tutaj już po wylądowaniu. Kiedy wyszliśmy na dwór, przywitała nas temperatura minus 12 stopni Celsjusza, także naprawdę ciekawie, ciekawie. Wtedy były jeszcze w Warszawie temperatury dodatnie, także no był to pewien szok. Tak wyglądał plakat, którym reklamowane były wydarzenia. Oczywiście turniej był tak naprawdę widoczny wszędzie w mieście. Mnóstwo, naprawdę mnóstwo informacji o nim. A tutaj jeden z wielu widoków na budynki mieszkalne. Przypominają nasze na niektórych osiedlach. Jedziemy, jedziemy i widać kolej na horyzoncie. Naprawdę, to jest niesamowite. A tutaj nasz hotel. Niestety nie powiem wam, jak się nazywa, bo nie potrafię przeczytać tej nazwy. Co ciekawe, niektóre piętra były jeszcze w budowie, także jeżeli na przykład wysiadły się na czwartym piętrze, była normalnie po prostu budowa. Ulice. Trochę o nich powiem w dalszej części materiału. Widzicie, że w Chinach oczywiście tutaj obchodzą święta. Byłem dość mocno zmęczony, kilkadziesiąt godzin na nogach, ale udało mi się co nieco nagrać, także chociaż tyle dobrego. Tutaj widok na lobby hotelowe. Dość spory ruch, ale uwierzcie mi, jest to spory ruch spowodowany właśnie tymi drużynami. Normalnie o tej porze roku nie ma tutaj wielu gości. Teraz udamy się do mojego pokoju numer 1911 na 19 piętrze, także dość wysoko. A ja sam postaram się powiedzieć co nieco o języku. Kiedy przybyliśmy do hotelu, od razu poinformowano nas o tym, że każda drużyna będzie miała swojego tłumacza. Nie do języka angielskiego oczywiście, tylko do chińskiego, ponieważ w tej miejscowości, zresztą tak naprawdę nawet w Pekinie na lotnisku, komunikacja jest bardzo utrudniona. Według mnie pracownicy, czy też nawet ludzie mają po prostu problem, aby się dogadać po angielsku i to jest ogromny problem. Przykładowo, kiedy poszliśmy do sklepu, kiedy ktoś chciał zamówić taksówkę, no nie da się po prostu dogadać, nie ma takiej możliwości. Nawet takie proste słowa jak ile coś kosztuje, to jest niemożliwe, no niestety, jakkolwiek to dziwnie brzmi. Także to na pewno był problem, no ale jakoś sobie z tym poradziliśmy, tłumacze trochę w tym pomogli. No i tutaj po długiej, męczącej podróży, no trzeba coś zjeść. Ja chyba wiem o tym najlepiej, zobaczcie, co można było przekąsić. Ja osobiście najbardziej tutaj zainteresowany byłem ananasem, bananami, no oczywiście soczek pomarańczowy. Był jeszcze z czarnej porzeczki, ale to na śniadanie głównie. Arbuz, winogrona, torty, serniki, no cuda na kiju. Oczywiście bułki, krysanty na śniadanie były tak, jak to powinno być w każdym takim wyższej klasie, w każdym lepszym hotelu. Było także sushi, aczkolwiek ja sam nie miałem okazji skosztować. Tutaj jakieś rybki. No i kiedy ktoś sobie pomyśli, że to już jest wszystko, to zaraz was zaskoczę, bo to był tylko wierzchołek góry lodowej. To można powiedzieć, są tylko przekąski. O, tutaj warzywa, jakieś owoce, sosy, inne cuda. Tam oczywiście kucharze pracują z tyłu.
A tutaj przechodzimy do dań głównych. Tutaj pokazuję wam, co było serwowane na kolację, bo oczywiście mieliśmy śniadanie, jeszcze potem był jakiś obiad, no i kolację, także trzy posiłki, może nawet i więcej, zależy jak się chciało. Oczywiście wszystko było opłacone przez organizację. Tutaj jakieś kurczaki, ziemniaki z cebulką, zupy, różne mięsa. Naprawdę trochę tego było. Zobaczcie, jak to fajnie jest zrobione. Można sobie zobaczyć przez przezroczysty pojemnik, jak to wygląda. A teraz zmierzamy w stronę smażonych rzeczy. Na początek jeszcze przywitają nas jakieś warzywa. Tutaj surowe. Jakieś grzyby. Kurde. Powiem wam, że ślinka cieknie na sam widok. Nie w ogóle, co to jest. Nie pytajcie. Ale ja wiem jedno. Jeżeli komuś to nie wystarcza, to nie wiem, czego by chciał. W ciągu ostatnich dni... no, było tutaj dość pustawo i to teraz widzicie, także wyobraźcie sobie, że to jest na przykład menu dla 10 osób. Szok, co nie? Teraz mamy już 16 grudnia. Był to dzień poświęcony treningom. Co mam przy to na myśli? Osoby, które chciały potrenować, w tym wypadku na przykład nasza drużyna, mogły pojechać do takiego budynku gamingowego, nawet nie wiem jak to powiedzieć po polsku, po prostu miejsce, gdzie można pograć na dobrych komputerach za jakąś tam opłatę za godzinę. Oczywiście tutaj też było to opłacone przez organizatora, także praktycznie każdy tam pojechał, był spory tłum. I zaraz sami zobaczycie, jak to będzie wyglądać. Na razie oczywiście pokonujemy drogę, aby tam dojechać. Trochę się jechało, prawie godzinę. No, ten hotel był położony trochę tak na obrzeżach miasta. Aby dojechać do centrum, trzeba było trochę się namęczyć. Możecie się teraz podziwiać, jak to wygląda w samym mieście. Na przykład mnie bardzo dziwi ilość budowli w tym mieście. Naprawdę, to ile się tutaj buduje, to szok. Widzieliście już te budynki mieszkalne, te całe bloki, a tutaj coś właśnie budują. No to jest tylko jedna z wielu budowli. Taksówki trochę stare, ale wszystkie muszą mieć takie barwy właśnie. Niebiesko, żółte. Także teraz przejdziemy już do samego miejsca, gdzie gramy. Zobaczcie, tutaj macie monitor 27 cali Asusa. Cholernie duży, nieprzyzwyczajony jestem do takiego monitora i trochę się dziwnie grało. Ale zobaczcie też, że wszystko, co jest potrzebne dla gracza, tutaj już było. Klawiatura, myszka, słuchawki z mikrofonem, podkładka. Komputery również były naprawdę bardzo dobre, także jeżeli ktoś chciał pograć, to nie było żadnego problemu. Co ciekawe, większość gier, jakie znam, była już zainstalowana na komputer. Nawet takie mniej znane lub też dla pojedynczego gracza. Kolejny dzień to na dobrą sprawę dzień kluczowy dla całego pobytu. 17 grudnia rozgrywaliśmy nasze pierwsze mecze. Pierwsze, no i też dla wielu drużyn ostatnie. Zaraz wam powiem, jak to wyglądało u nas. Wcześniej jeszcze macie możliwość zobaczyć chociażby budowlę i samą arenę, gdzie jechaliśmy też prawie godzinę. No niestety wszystko jest w miarę daleko, tak jak mówiłem wcześniej. A tutaj już jesteśmy w samym środku. Przed wejściem jest taka kontrola. Sprawdzają, co wnosimy. Nie można na przykład wnieść wody i tak dalej. No, na szczęście niektóre jedzenie przeszło. Mi na tym szczególnie zależało. No i co? Jest czerwony dywan. Całkiem ładnie to wygląda. Widać, że jest to zrobione z rozmachem. Co akurat może was zdziwić i to pochwali też polską społeczność. Było tutaj naprawdę mało fanów. Przez fanów mam na myśli osoby, które są zainteresowane w ogóle grami. Uważam, że gdyby taki event byłby zorganizowany w Polsce, to chętnych do obejrzenia tego byłoby dużo więcej. Szczególnie, że tutaj było naprawdę wielu znanych graczy. Nie tylko WOTA, bo przecież Dota to jedna z najbardziej znanych gier. No i tutaj same warunki. Komputery, przynajmniej większość z nich, była rozlokowana w przejściu. Była taka sala, no i tak na dobrą sprawę
każdy mógł sobie tędy przychodzić, zobaczyć jak ktoś gra. Naprawdę warunki były bardzo słabe i to na minus, jeżeli chodzi o część techniczną. Natomiast szczęśliwcy mogli grać na sali głównej. To jest właśnie sala główna. Tutaj też było rozpoczęcie całej imprezy. A tam z tyłu jest sala druga, poboczna. Tam był też grany nawet WOD. Jeśli chodzi o nasze mecze, to pierwsze spotkanie przegraliśmy dość znacząco z drużyną Virtus Pro 5-0. Na szczęście uratowało nas spotkanie z chińską drużyną, gdzie bez większego problemu przejechaliśmy się 5-1. No ale kolejnego dnia znowu mieliśmy pecha i spotkaliśmy drużynę z Rosji, Navi, także wynik już chyba znacie. 3-5 dla drużyny z Rosji. To już jest właśnie kolejny dzień, wracamy po meczu z Navi, trochę przybici. Szkoda, bo naprawdę mogliśmy wygrać. Zawsze się tak mówi, że o, mieliśmy szansę, tylko coś tam daliśmy ciała. Ale naprawdę pierwszy mecz wygraliśmy, pierwszą rundę wygraliśmy 7-0 z nimi, a potem po prostu chyba zabrakło trochę wiary w to, że jednak można to dalej utrzymać. Zobaczcie znowu te drogi. Bardzo rozbudowane. Nawet 5 pasów w jedną stronę. W jedną stronę. Nie wiem, czy możecie sobie to wyobrazić. Sam byłem w szoku. A i tak są korki, bo po prostu samochodów jest bardzo dużo. Kolejne dni, jako że już nie można było grać, spędziliśmy na zwiedzaniu miasta, galerii handlowych i w ogóle wszystkiego, co można. Oczywiście z naszymi tłumaczami, bo bez nich praktycznie się nie obejdzie, bo tak jak mówiłem wcześniej, po angielsku w żadnym sklepie się nie dogadamy. Tutaj byliśmy w takim budynku, do którego schodziło się podziemie, takimi ruchomymi schodami. Były tutaj w miarę normalne ceny. Tutaj widzicie koszulę, które można kupić za 8 juanów, czyli na polskie 4 złote. Tutaj jesteśmy już w samym sklepie. To są oczywiście ceny w juanach, tak? 1 juan to jest no ponad 50 groszy, także sami sobie przeliczcie, że ceny nie są duże. Szczególnie dla graczy z zachodniej Europy. To były ceny, które nic nie znaczyły. Mieliśmy pewną zagwozdkę, co z tym owocem, co to w ogóle jest. A tutaj zobaczcie jakieś cuda, jakieś słodycze. Woda. O właśnie, jeżeli jesteśmy przy wodzie, to nie polecam. Najchętniej wziąłbym swoją z Polski, bo woda w Chinach była tragiczna. Czy to w hotelu, czy to w sklepach. Także to jest tragedia, nie wiem. Czy wytrzymałbym dłużej, po 2 tygodniach było mi ciężko, bo mało tej wody piłem, bo po prostu nie dało się jej pić. Chyba gorsze niż nasza kranówka. Wiem, że to dziwnie brzmi, ale tak naprawdę jest. Tutaj sam ruch. Naprawdę sporo ludzi było w tym sklepie. No, ceny były naprawdę niezłe. Jeżeli ktoś chciał się zapatrzyć, to mógł spokojnie tutaj sporo kupić. To było właśnie przed tym sklepem. Tutaj jakiś budynek Samsunga. Strasznie trąbią. Będąc w hotelu na 19 piętrze non-stop, kiedy mam otwarte okno, słychać, że ktoś trąbi. Kultura na drogach jest tragiczna. Jeżeli jako teraz kierowca mogę powiedzieć, mimo że nie jeżdżę, prawda, ale zdałem prawo jazdy, ale mogę powiedzieć wam, że naprawdę to jest tragedia, co się dzieje na tych drogach. Raz jakiś koleś prawie trafił nas w nasz autobus. Po prostu no, totalna tragedia, no. Także jeżeli ktoś narzeka na nasze warunki, na naszych kierowców, to tutaj chyba by się zabił. KFC i wszystkie takie znane fast foody są w Chinach. McDonald's, Burger King i inne. Zobaczcie, że ludzie przychodzą przez drogę. Tak naprawdę tam, gdzie jeżdżą samochody. Dlaczego? Bo nie ma pasów. Po prostu nie ma pasów. Ludzie chodzą sobie tak, jak chcą.
nie ma wyznaczonych pasów i przechodzi się tak, jak się chce. Gorzej z tym, że kierowca może to trochę zignorować. No, trzeba być czujnym. To na pewno. Tutaj jesteśmy już w samym centrum miasta, tak? Więc trochę jest świateł, sklepów. Po prawej Kung Fu Panda. Co takiego ciekawego mógłbym jeszcze wam powiedzieć? No na pewno... Ja już to narzekałem na tę organizację, ale mogę wspomnieć o niej jeszcze raz. Tak późno trochę się na to przygotowałem wszystko, bo nie do końca byłem pewien, czy w ogóle uda nam się pojechać do tych Chin. Dałem informację na Facebooku, że o, jedziemy do Chin i tak dalej, ale później okazało się, że po pierwsze, dostaliśmy bardzo późne informacje, które są niezbędne do wyrobienia wizy, także mieliśmy pewien problem, nie wiadomo, czy wiza będzie na czas. Musieliśmy wyrabiać sobie ekspresową wizę. Bardzo później dostaliśmy informacje o lotach, przez co gracze naszej drużyny musieli zwalniać się z pracy w ostatniej chwili. No takie... no bardzo nieprzyjemne sprawy, prawda? Pod koniec oczywiście to się wyjaśniło, ale... naprawdę, jeżeli chodzi o organizację, to pod tym kątem wiele tutaj rzeczy kulało. Może też jeszcze jakieś takie ciekawostki, bo tutaj możecie sobie oglądać, jak to wygląda wieczorem. W Chinach mamy jedną strefę czasową. Różnica czasowa to było 7 godzin oczywiście do przodu, także jeżeli jesteśmy w Pekinie, godzina jest ta sama co w Yinchuan i tak samo jest na totalnym zachodzie Chin. Mimo że pod względem oczywiście geograficznym kraj ten obejmuje kilka stref, chyba 3, także no to jest bardzo dziwne rozwiązanie. Ale pewnie ma związek z polityką. Teraz możecie zobaczyć przystanek autobusowy oraz wejście do galerii handlowej. A tutaj już jesteśmy w środku. Ruch nie jest aż tak duży. Oczywiście trochę ludzi jest, ale jednak dużo mniej niż w supermarkecie, który wcześniej wam pokazywałem. Na dobrą sprawę to są już nasze ostatnie chwile w tym mieście. Następny film, który wam pokażę, będzie już z lotniska w Yinchuan. Tutaj czekaliśmy sobie przez dłuższą chwilę, ponieważ jeden z naszych kolegów tak się obkupił, że nie miał gdzie zmieścić tego w bagażu, który miał w drodze do tego miasta, także musiał kupić sobie kolejną torbę. No i tutaj na niego czekamy, oglądając, jak dzieci bawią się w tym miejscu. No i jesteśmy. 22 grudnia. Rozpoczynamy drogę powrotną. Tak jak mówiłem, lotnisko, które nie robi aż takiego dużego wrażenia. Tak czy siak, spędziliśmy tutaj kilka dobrych godzin, no i spędzimy kolejne na lotnisku w Pekinie. Tutaj, już po lądowaniu, znowu smog. Podróżowaliśmy liniami Air China w samych Chinach, także chyba te najbardziej znane. Niestety nie ma luksusu i przemyśleć się musimy tymi autobusami. A tutaj czekam na odbiór bagażu. Ruch jest dość duży, także to chyba teraz widać. Co ciekawe, w drodze powrotnej udało mi się poznać polską drużynę, która reprezentowała nas w grze Heroes of the Storm. Wydaje mi się, że to była jedyna w pełni polska drużyna, także to taka ciekawostka. Tutaj znowu lotnisko w Pekinie. Spędziłem tutaj dobre kilkanaście godzin, dlatego że połączenie między Pekinem i Warszawą jest dość słabe. Loty lotem są co 2, co 3, 4 dni, także sami widzicie, że czasami trzeba trochę poczekać. No ale jakoś to było. Z tego co pamiętam, byłem po prostu już na to przygotowany i kiedy człowiek się nastawi, że będzie czekał, to jakoś to zniesie. Gorzej jak to go tak zaskakuje w ostatniej chwili, jak to było na początku, kiedy tu przyleciałem. A tutaj jedno ze zdjęć, które chyba idealnie przedstawia, jak rozbudowane jest lotnisko w Pekinie. Teraz czekamy na pociąg, który już przyjechał, obecnie jest opuszczany przez pasażerów. Zabierze nas on na część odlotów, tak? Tak jak mówiłem wcześniej, trzeba się przemieszczać tymi pociągami, tak aby trafić w odpowiednie miejsce. Godzina 7, 2 godziny przed odlotem, obecnie szukam bramki, do której powinienem trafić. Ostatecznie znalazłem ją na
samym końcu tej drogi, także jeszcze chwilę tak sobie tymi schodami pojeździłem. Tutaj zadowolony, pełni sił, pędzę na lot. Znaczy nie taki pełni sił, bo nie spałem już kilkadziesiąt godzin, ale i tak cieszę się z tego, że wreszcie będę mógł wrócić do domu. Oczywiście znowu Dreamliner na nas czeka. Tutaj znowu siedzenia. Tak, ostatnio siedziałem sobie przy oknie, tak aby móc cokolwiek zobaczyć i zobaczmy, jak wygląda start. Za dużo nie widać, ale to raczej jest zrozumiałe. Ale i tak, te rozmiary lotniska robią wrażenie. Człowiek leci, leci, a lotnisko się nie kończy. Tutaj jeszcze jakiś inny samolot zabiera się do startu. No i niedługo będzie trochę lepiej. Tutaj droga, którą pokonujemy. I widoki, które były dużo, dużo lepsze niż ostatnio. Piękne góry. Ciekawe, jakie to są wysokości. Tutaj jesteśmy już w połowie drogi. Nad Rosją. Na bieżąco były różne informacje o locie, jaka jest godzina w strefie czasowej, którą lecimy teraz, jaka jest godzina w miejscu docelowym i tam skąd wystartowaliśmy. No i tutaj jesteśmy już w okolicach Warszawy, także bardzo blisko domu, teraz tylko się nie rozbić. No to jest chyba najgorsze myślenie, że jesteś już prawie w domu, ale nie do końca. Chcemy zrobić takie małe podsumowanie. Ogólnie uważam, że to była niesamowita przygoda i na pewno zapamiętam ją na długo. Pomimo wielu niedogodności uważam, że było bardzo fajnie i na pewno, jeżeli miałbym taką możliwość, pojechałbym tam ponownie. Mimo wszystko cieszyłem się i to nawet bardzo, że wracam do Polski, także uważam, że taka podróż jest w porządku na 2 tygodnie, na 3 maksymalnie. W moim przypadku to było 1,5 tygodnia, ale dłużej bym nie chciał. Tutaj jest mój dom i tutaj czuję się najlepiej i tak zakończę ten materiał. Dziękuję wam bardzo za uwagę, za te prawie 40 minut uwagi. Do zobaczenia, cześć. Szanowni Państwo, wylądowaliśmy w Warszawie, port imienia prezydenta Chopina. Do Państwa informacji podajemy czas lokalny 15 minut po godzinie 12 w południe.